Cześć wszystkim, z tej strony Drakej i końcówka miesiąca, ostatni dzień, nawet nagrywam to tego samego dnia, co prawdopodobnie zostanie wrzucone. Tak więc podsumowanie Patronite'a, miesiąc wrzesień, ale ten czas leci, prawda? I tutaj dziś prawdopodobnie krótko, ponieważ nie mam absolutnie nic do ogłoszenia. Nie wydarzyło się nic, nie wiem, z pieniędzmi z Patronite'a nie wydarzyło się nic interesującego, nie ma nikogo nowego, nikt nie odszedł od listy. Jedyne, co warto w sumie zgłosić, to to, że z rozpiski gier, którą tam wyświetliłem miesiąc czy dwa temu, nie jestem pewien, kupiłem Residenta 4, tak więc prawdopodobnie zostanie dopisany do listy serii. Aktualnie nie będę tego dopisywał od razu, ponieważ aktualnie na szczycie tych list jest mnóstwo powtórek, tak więc nie dodawajmy kolejnych powtórek, lećmy w stronę raczej powoli nowych rzeczy. Ja tych powtórek będę starał się teraz pozbywać. Na tyle, na ile będę mógł szybko. Bo teraz mamy i Devil May Cry, i Bioshocka, i teraz jeszcze Final Fantasy 8, i no, porobi się tych powtórek. Tak więc nie będę póki co tego dopisywał. Jak przebijemy się przez to, to gdzieś tam tego Residenta 4 dopiszę, ale tak, mam już wersję na PS4 kupioną, była na promocji. Co, jeśli nie mylę, sprawia, że zostanie nam jedynie remaster God of War 3 oraz Bulletstorma, tak mi się wydaje. To są chyba jedyne serii, o które was pytałem i którymi byliście zainteresowani. I to wszystko, co się działo. Tak, oczywiście przypominam po raz kolejny, ponieważ będę o tym mówił, ponieważ z niektórymi widzami kontaktu brak, niestety. Wybaczcie ogólnie dziwne oświetlenie, ale jest około 11 i jest ciemno, jakby wieczór z jakiegoś powodu. Tak, więc przypominam, że jeśli mnie wspieracie, jeśli jesteście patronami na moim Patronite, to i wasza ksywka albo nazwisko nie pojawia się na karcie podziękowań na końcu odcinków i chcielibyście, żeby się tam pojawiło, to piszcie do mnie, ponieważ do każdego z was teoretycznie wysłałem maila, kiedy, przynajmniej tak mi się wydaje, wysłałem maila, kiedy zaczęliście mnie wspierać. No i teraz, no cóż, czekam na odpowiedź, bo bez waszej zgody w postaci mailowej nie użyję ani waszej ksywki, ani tym bardziej waszego nazwiska. Więc jeśli coś takiego ma miejsce, piszcie, kontaktujcie się, czy to przez maila, czy to przez wiadomości na Patronite, czy to przez komentarze pod tym filmikiem. I oczywiście sprawa przeciwna, jeśli wspieraliście mnie, a już nie wspieracie, ale jakimś cudem przegapiłem fakt, że już mnie nie wspieracie, a jesteście dalej na liście, a tego nie chcecie, no to ponownie zgłoście się do mnie, to wasza ksywka zostanie usunięta, tak żeby... Nie chcę tutaj, żeby po prostu komuś coś było, żeby coś komuś przeszkadzało, żeby coś jakimś wymusić. Tak mówiłem, nie ma nikogo nowego, nikt też nie odszedł, lista jest taka sama, jaka była przez ostatnie miesiące, na dobrą sprawę. Tak więc, wielkie dzięki dla moich patronów, dla Michała Dudkiewicza, dla Krzysztofa Malca, dla Bartosza Nowaka, dla Michała Tworka, dla Michała Szuby, dla Red Hooda 2-3-1, dla Rafała Andrzeja, dla Secretmana, dla Esteusa, dla Skymar, dla Gitka, Lucisa oraz Nero. Dzięki wielkie za to, że mnie wspieracie, naprawdę to bardzo dużo dla mnie znaczy. I oczywiście tak, jeśli zaczynacie uważać, że te filmiki podsumowujące nie mają sensu, że mam ich nie nagrywać, a mam ich nagrywać tylko kiedy mam jakieś konkretne plany, co robić z tymi pieniędzmi, albo będę chciał zrobić jakiś update kanałowy, nie wiem, sprzętu, konsoli, nie mam pojęcia, kuźwa, czego mogę chcieć jeszcze update'u, to mogę robić je tylko i wyłącznie wtedy. Tak mówię generalnie, głównie te filmiki pojawiają się przez to, że mnie o to poprosiliście. Nie mam problemu z nagrywaniem ich w żaden sposób, aczkolwiek myślę, że być może ogólnie z jakiegoś powodu te filmiki mają duże wyświetlenia, co mnie bardzo cieszy i trochę interesuje, nie powiem. O, nie wiem, z nowych rzeczy mam nowe krzesło. Nie kupione, dostałem je za darmo, ale jakby, no, nie wiem, tym mogę się pochwalić. Tak, co miałem mówić, że nie mam problemu z nagrywaniem tych filmików czy coś takiego, po prostu jeśli uważacie, że nie ma po co informować was na dobrą sprawę co miesiąc o tym samym, to no cóż, możecie napisać, że wam to przeszkadza, możecie napisać, że hej, zgłaszaj tylko kiedy coś robisz, a nie każdą malutką gierkę, którą gdzieś tam kupujesz czy coś, ten deseń, wtedy no moglibyśmy wtedy miałby one więcej sensu. A jeśli pasuje wam ta formuła, jeśli po prostu cieszycie się moim gadaniem, no to nie ma żadnego problemu, mogę je nagrywać, zero stresu.
jestem tutaj dla was. Nagrywam je dzięki temu, że wy dajecie, dzięki temu, że wy mnie wspieracie, o, tak więc jakby dlatego jakby nagrywam i tak dalej, tak więc dlatego nagram te filmiki, tak więc oczywiście, że macie tego prawo i jest to zupełnie spoko i wiem, że i tak już strasznie zamydliłem temat i powinien był zamknąć to w jednym czy dwóch zdaniach, a teraz gadam i gadam i gadam, ale tak już jestem, prawda? Chyba do tego przywykliście, mam przynajmniej taką nadzieję. Tak więc tak, to wszystko, co miałem do ogłoszenia niestety w tym miesiącu. Po tym jak niestety no zakupiłem już sprzęt, nie w sensie ulepszyłem, kupiłem mikrofon piękny na ekranie, nie wiem, mój Boże, ulepszyłem kompa i tak dalej, to jakby nie mam zbytnio co zgłaszać. Generalnie wiem, że teoretycznie mógłbym kupić kamerkę do nagrywania lepszej jakości Q&A i tych filmików, ale z drugiej strony nagrywam dwa Q&A miesięcznie i jeden taki filmik miesięcznie. Nie wiem, czy kupowanie kamery, dobrej kamery, gdzie dobrze wiem, że i tak głównie zależy to od oświetlenia, naprawdę niekoniecznie ani mam miejsce, ani ochotę kupować, nie wiem, lampy, które będą mnie oświetlać do właśnie trzech filmików w miesiącu, więc jakby nie wiem, czy byłaby to mądra inwestycja, w sensie byłaby to jakaś inwestycja, ale nie wiem, czy warta tego wszystkiego, nie wiem. Tak więc jakby dosłownie kamerka to jedyne, co mi aktualnie chodzi po głowie, ale raczej do tego nie dojdzie. Tak więc no, i tak się rozgadałem, i tak miało to trwać krócej. Ile ten filmik trwa? Prawie 10 minut, miałem zamiar zamknąć go w 3, tak więc no. Okej, tak więc wiem, że krócej, wiem, że biednie, jedyne co się pojawiło to Resident Evil 4 i no cóż, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie ciepło i do usłyszenia i zobaczenia za miesiąc w tej formie.